Ewelina Flinta trafiła do psychiatry, tylko ja z jakimś kagwiazdka, a defektem. Przeszła przez piekło. Ewelina Flinta zyskała ogólnopolską sławę dzięki udziałowi w jednym z pierwszych w Polsce programów typu talent show, Idol. Nagrała kilka hitów, a potem na długi czas zniknęła z show biznesu. Teraz na jaw wyszło, że artystka zmagała się z poważnymi problemami ze zdrowiem psychicznym. Ewelina Flinta podbiła serca fanów. O Ewelinie Flincie Polkom i Polakom po raz pierwszy dane było usłyszeć przy okazji pierwszej edycji przełomowego formatu dla utalentowanych wokalistów Idol. Piosenkarka zachwyciła jurorów i dostała się aż do finału. W ostatecznym pojedynku widzowie większą sympatię wykazali w stosunku do Alicji Janosz, która ostatecznie zwyciężyła w wieńczącym program odcinku. Nie oznacza to jednak, że jej największa konkurentka dała o sobie zapomnieć. W rok po udziale wokalistki w Idolu, na rynku ukazał się jej debiutancki album, Przeznaczenie, promowany przez singiel, Żałuję, który z miejsca stał się wielkim przebojem, który po dziś dzień często mamy okazję usłyszeć w radio. Nagłe zniknięcie Eweliny Flinty. 2 lata po głośnym debiucie w sklepach można było już nabyć kolejną płytę Eweliny Flinty, Nie znasz mnie. Gwiazda stale koncertowała i angażowała się w wiele niezwykle ciekawych projektów. Współpracowała z Fundacją Anny Dymnej, nagrała piosenkę do hitowego filmu Disneya, Zaczarowana, występowała na festiwalu w Opolu, czy podczas koncertu z okazji beatyfikacji ksiądz Jerzego Popiełuszki. Koło roku 2019 zauważyć można było jednak spadek aktywności artystki. Można było wprawdzie od czasu do czasu podziwiać jej występy, jednak ciężko orzec, by był to intensywny zawodowo okres dla piosenkarki. Dziś wiemy, że nie bez powodu. Choroba Eweliny Flinty. W związku z obchodzonym 23 lutego Międzynarodowym Dniem Walki z Depresją Ewelina Flinta postanowiła podzielić się obszernym świadectwem na temat problemów zdrowotnych, jakie zdiagnozowano u niej kilka lat temu. Wszystko zaczęło się feralnego 2019 roku. We wrześniu 2019 roku, po 9 miesiącach kiepskiego samopoczucia, stwierdziłam, że chyba mam dystymię, coś jakby lżejsza forma depresji, jakoś funkcjonujesz, pracujesz, wstajesz, robisz, ale czujesz, że masz nad głową szklany sufit. Zwierzyła się gwiazda. W końcu Ewelina Flinta zdecydowała się poszukać fachowej pomocy. Psychiatra nie miał wątpliwości, że artystka mierzy się z dużo poważniejszym schorzeniem, niż przypuszczała. Aż w końcu pada, proszę pani, to depresja. I nagle jakby ktoś włączył guzik, fontanna łez, spazmy. Masakra. Ewelina wytrzymywała, aż rozpadła się na milion kawałków, wspominała wokalistka. Ewelina Flinta uspokoiła fanów, że czuje się dziś dużo lepiej, a terapia i leki przyniosły pozytywne efekty. Artystka stara się częściej zaglądać w głąb siebie i nie bagatelizować ewentualnych niepokojących objawów. A tamte wydarzenia to dla mnie lekcja, bo gdy biorę sobie za dużo na głowę, a jednocześnie zapominam o relaksie, zarywam noce, bywa gorzej. I myślę, okej, czy to już? Kropka. Czy to znów zmierza w tamtym kierunku? Zwykle wiem, że nie, ale cieszę się, że jest już ta uważność i nie udaje sama przed sobą, napisała.